kampanii honorowej jest kapitan Piotr Gałczyński. W skład pocztu sztandarowego wchodzą dowódca pocztu kapitan Michalina Dąbrowska, sztandarowy kapral Paweł Niechłań, asystujący kapral Mateusz Gołębiowski. Szanowni Państwo, za chwilę po odegraniu sygnału baczność dowódca uroczystości, major Robert Bielicki, złoży meldunek o gotowości do uroczystego apelu. Meldunek przyjmie dowódca 49. Bazy Lotniczej w zastępstwie pan pułkownik nawigator Robert Kietyński. Po meldunku nastąpi przywitanie ze sztandarem oraz kompanią honorową. Konfederatów barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wiarusów księcia Józefa Poniatowskiego,
podchorążych, bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Stańcie do apelu! Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy korpusów polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii, powstańców wielkopolskich i śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców sokolskich, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! O bohateru! Ciebie wzywam, marszałku Józefie Piłsudski, który w dniu 11 listopada 1918 roku stanąłeś na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wołam współtwórców niepodległościowego państwa polskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego i Ignacego Paderewskiego oraz generałów Józefa Hallera i Józefa Dowbor-Muśnickiego. Stańcie do apelu! O bohateru! Do was się zwracam, potomni, niech bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej i ich czyny utrwalone w historii narodowej i tradycji oręża polskiego na zawsze pozostaną w naszych sercach i pamięci. Niech ich poświęcenie i ofiara będą dla nas współczesnych i przyszłych pokoleń Polaków przykładem patriotyzmu, oddania i miłości do ojczyzny oraz gotowości służenia jej potrzebie. Chwała bohaterom! Cześć i pamięć! Narodowego Święta Niepodległości. Salwa honorowa! Drugi szereg to w tym. Chodź! Do salwy honorowej! Idź poszukasz. Szanowni Państwo, w chwili obecnej pod pomnikiem Michę zostaną złożone wiązanki kwiatów. Wiązanki będą składane według kolejności. Pani Wysoka Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pan Senator, Służby Mundurowe, Organizacje Kombatanckie. Thank you.
wszystkich o zachowanie ciszy. Zostanie odebrana pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego. Patrząc! Pieśń reprezentacyjna Wojska Polskiego! Thank you.